Przykładów na to, że obowiązki udaje się połączyć z pasją, można mnożyć bez końca. Nawet wówczas, gdy są to tak odmienne dziedziny jak sport i nauka. Gimnazjum nr 46, znajdujące się przy 5. liceum ogólnokształcącym w Szczecinie, jest dobrym tego przykładem. Od lat wiadomo, że kto wybiera tę szkołę, kieruje się wysokim poziomem nauczania. Zdolni uczniowie potrafią jednak zdobywać dobre wyniki, łącząc sport i naukę. W ostatnim czasie reprezentacja chłopców w piłce siatkowej zdobyła tytuł wicemistrza Szczecina. Zobaczyłem, że chcą grać w piłkę siatkową, zobaczyłem serce, no i dokonałem selekcji i stworzyliśmy reprezentację piłki siatkowej gimnazjum. Teraz uczniowie reprezentują Szczecin z drugiego miejsca w całym województwie. 12 marca zespół rozegrał kolejny mecz w Świnoujściu i był to wyjazd po awans. Reprezentacja gimnazjum nr 46 znalazła się w ósemce najlepszych szkół w zachodniopomorskim. Jednak o wygraną także podczas mistrzostw łatwo nie było. Było ciężko, konkurencja była dość mocna, dobrze grała. Były to głównie gimnazja sportowe. Warto zaznaczyć, że wspomniane gimnazjum nie jest szkołą sportową. Żaden z trenujących chłopców nie myśli o sportowej karierze. Siatkówkę trenuję dlatego, że bardzo mi się podoba, jest to bardzo fajny sport. Pasjonuję się nim od wielu lat, właściwie od początku gimnazjów. Na każdym WF-ie praktycznie trenujemy. Spodobał mi się i myślę, że to jest główny powód. Mimo że uczniowie nie traktują siatkówki jako sposobu na życie, to powaga i pasja, z jaką jej się oddają, owocuje sukcesami. Taka postawa to wzór dla niejednego człowieka.